CryptoMasters przedstawiają Witam wszystkich serdecznie. Karol z tej strony. Przychodzę do was z ostatnim filmem w tym roku i nie będzie to film na temat kryptowalut. oraz nie będzie początkowej wzmianki na temat to nie jest porada inwestycyjna i tak dalej tak dalej. Chciałem dzisiaj wam ogłosić, że będziemy mieli przerwę świąteczną. Wrócimy po Nowym Roku w pierwszym bądź drugim tygodniu po Nowym Roku. A czas świąteczny spędzimy z naszymi rodzinami, i tego też Wam życzę. Chciałem Wam serdecznie bardzo, bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie moje filmy, że komentujecie, czy to konstruktywnie, czy niekonstruktywnie, że lajkujecie i że dajecie łapki w dół. Dzięki Wam wiem, że nie nagrywam tych filmów sam dla siebie. Na nadchodzące święta życzę Wam spokoju, ponieważ nadmierny stres przeszkadza nam w podejmowaniu trafnych decyzji. Wytrwałości w dążeniu do celów. Z pewnością każdy z Was planuje postawić sobie wysoką poprzeczkę na ten nadchodzący rok. Pamiętajcie o tym, że jak się wywrócicie i strącicie poprzeczkę, nie przejmujcie się. Życzę Wam odwagi, żeby przekazywać innym zdobytą wiedzę z różnego zakresu. W taki sposób, żebyśmy stworzyli w przyszłości mocno wyedukowane społeczeństwo. Ciekawości. Sprawdzajcie dokładnie jakie macie perspektywy inwestycyjne. Wiedzy żeby każda ciekawa, warta uwagi książka pozostawała głęboko w pamięci, żeby rzeczy trudne stawały się banalnie proste. Oraz to co najważniejsze dla inwestorów, życzę wam wysokiej stopy zwrotu na giełdzie czy to w życiu prywatnym, w życiu gospodarczym każdego Polaka. Życzę wam, abyście spędzili ten świąteczny czas w gronie rodziny, najbliższych przyjaciół Abyście trochę oderwali się od rzeczywistości i odpoczęli, ponieważ przychodzi 2020 rok i musimy mieć siłę, aby spełniać swoje marzenia. Pamiętajcie, że same się nie spełnią. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w 2020 roku dalej tak, jak jesteście, i dalej będziemy tworzyć kryptowalutową społeczność, która wie, co robi i w co inwestuje. Jeszcze raz dziękuję bardzo, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć!